Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać kolejne rozwiązanie typu OCR, czyli aplikacje rozpoznające tekst na zrobionych zdjęciach, skanach, obrazach. Ostatnio pojawiły się w internecie pytania, czy oprócz FineReadera, który jest drogim rozwiązaniem, oprócz Prismo, które często skanuje z błędami, mamy jeszcze jakieś inne opcje i tych opcji rzeczywiście jest trochę. Mówimy tutaj oczywiście o systemie, o środowisku macOS, ale niewiele z nich posiada język polski. Ja dzisiaj chciałbym Wam pokazać jedno rozwiązanie, aplikację PDF OCR. Pomimo nazwy PDF OCR, tak naprawdę ta aplikacja rozpoznaje także inne typy plików, co zaraz postaram się Wam zademonstrować. Dodam jeszcze tylko, że dzisiaj z uwagi na to, że będę przełączał się między różnymi oknami, widok będzie zmieniał się dynamicznie i przepraszam, jeśli coś Wam będzie wyskakiwało, pojawiało się, albo przez chwilę coś innego będzie zasłaniało podstawową treść. W tym momencie przełączamy się do aplikacji. Jak słyszymy, aplikacja przedstawia się jako PDF OCRX Community. To jest nazwa wersji podstawowej. Wersja płatna, rozszerzona, nazywa się Enterprise. O tej wersji rozszerzonej będzie za chwilę. Najpierw zobaczcie, jak to działa. Aplikacja ma bardzo prosty interfejs. Po uruchomieniu, tak naprawdę, pomimo tego, że interfejs jest w języku angielskim, znajdziemy tutaj jeden przycisk. Select file, czyli wybierz plik. To samo osiągniemy naciskając Command O, czyli otwórz. Ja klikam w ten przycisk, otwiera mi się w tym momencie zwykły kreator i wybieram sobie jakiś plik. Piecek z Braille'a, JPG, fragment książki PDF, piecek z ulotka pierwszy, ulotka drugi PDF, zaświadczenie lekarskie PDF, grup. Może dajmy sobie zaświadczenie lekarskie. Jest to zeskanowane zaświadczenie. Klikam tutaj Enter. OCR Conversion Settings, okno, combo box, PDF. Dokument został wczytany i mamy teraz do wyboru kilka podstawowych ustawień, które aplikacja przyjmie w momencie, gdy będzie rozpoznawała nasz tekst. I zobaczmy, co my tu mamy. Miejsce docelowe, gdzie mamy zapisać nasze pliki, które zostaną rozpoznane. Czy mają być w formacie tekstowym? Zwróćcie uwagę, że tutaj nie mamy etykietki. Ale mamy tutaj jak gdyby pole combo, gdzie strzałką góra-dół możemy wybierać sobie konkretne ustawienia. Wyjściowe ustawienia. Czy będzie to dokument tekstowy, czy przeszukiwalny dokument PDF? Język. Domyślnie mamy język angielski. Gdybyśmy zjechali tutaj strzałką, to przeczyta nam English, Polish, a ten Polish przeczyta nam tylko dlatego, że dalej jak pójdziemy sobie przy włączonej szybkiej nawigacji w prawo, to słyszymy Install More Language, czyli zainstaluj więcej języków. Tam jak klikniemy, możemy sobie wybrać, doinstalować język polski i to zachęcam zrobić, zalecam nawet na samym początku, ponieważ bez tego no, ta aplikacja rozpoznaje kiepsko, bo kieruje się tylko i wyłącznie angielskimi słownikami. Więc ten polski musimy sobie doinstalować za pierwszym razem oczywiście tylko. Później wybierzecie sobie z tej rozwijanej listy polski i ten polski już Wam tutaj zostanie jako język domyślny. Tu mamy stronę. Możemy wybrać sobie stronę. Domyślnie mamy ustawioną jako pierwszą i nic tutaj nie zmienimy w tej wersji podstawowej, ponieważ wersja właśnie podstawowa ma ograniczenie tylko i wyłącznie do skanowania jednej strony, więc to jest taka wersja demonstracyjna. Też taką Wam pokazuję. Wersja pełna tak naprawdę różni się tylko tym, że możemy skanować nieograniczoną ilość stron. No tutaj mamy miejsce docelowe, gdzie trafia nasze rozpoznane dokumenty. Tu akurat u mnie do katalogu dokumenty. Jakość rozpoznawania strzałkami góra-dół wybieramy, czy low, niska, czy high, hic, wysoka. No i tak naprawdę mamy tutaj tylko jeden przycisk convert, czyli przekonwertuj. Ja klikam ten przycisk. PDF OCRX, oto dialogowe, select file, button, system, ma nowe okno.
I patrzymy, co się dzieje. Zaświadczenie lekarskie, plik został rozpoznany i od razu otworzył mi się dokument tekstowy, bo tak miałem zaznaczone plain text, żeby otwierał mi się dokument tekstowy. Załącznik 4B do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd dotyczy. I teraz czytam już skan tego dokumentu. Skan, czyli właściwie, przepraszam, rozpoznany tekst z tego skanu, który wcześniej dołączyłem do aplikacji. Tu mamy jakieś głupoty, bo to jest jakieś logo. Nowy wiersz, pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej. Nowy wiersz, zaświadczenie lekarskie. Nowy wiersz, wydane do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd. Nowy wiersz, pacjenta, Ferdynand Kiewski, 61 miliardów 10 milionów 223 tysiące 212. Nowy wiersz, 1. Tu jakiś PESEL i tak dalej. Tu chciałem tylko, żebyście zobaczyli, jak to mniej więcej działa. No ale oczywiście, żeby nie było, że to tylko jeden taki dokument, to przygotowałem sobie tutaj więcej próbek. Zobaczmy, jak poradzi sobie z innym dokumentem. Ja teraz kliknąłem Command O, zamknąłem najpierw dokument tekstowy, teraz Command O, bo jestem w aplikacji i wybieramy sobie ulotka druga, wyborcza, wyjęta ze skrzynki. No i oczywiście skaczę sobie tylko na koniec, na konwert. Bo nic tutaj nie muszę ustawiać, jeśli raz sobie ustawimy, to nic więcej nie trzeba. Już mamy rozpoznany dokument i patrzmy, co tu nam rozpoznał. Nowy wiersz, Krzysztof Kotas. Nowy wiersz, pipe, i, pipe, pipe. Nowy wiersz, przedsiębiorca, magister. Ekonomii, absolwent, studiów MBA. Nowy wiersz, jestem przedsiębiorcą i od wielu lat zajmuję. Nowy wiersz, się ratowaniem i restrukturyzacją przedsiębiorstw. Jestem zaangażowany w życie społeczne i polityczne naszego miasta, walcząc o prawa spółdzielców. Nowy wiersz. Od prawie 2 lat jestem członkiem drużyny Szymona Hołowni. No i tak dalej. Możemy sobie czytać, sprawdzać, jak to wygląda. Więc jak widzicie, jest to stosunkowo prosta sprawa. Może jeszcze jeden dokument? Command O, żebyście zobaczyli, że to idzie naprawdę szybko. Ja tu... Tu mamy piecyk z Braillem JPG. Mamy inny format pliku, bo wcześniej importowałem skany dokumenty PDF, a tu mamy JPG i mamy mema. Właściwie nie mema, tylko jest to zdjęcie tabliczki naklejonej na piec centralnego ogrzewania, gdzie mamy napis w języku angielskim, polskim i w Braille'u. I po rozpoznaniu możemy przeczytać. Systemowe okno dialogowe. Sekundę, co mi tu wyskoczyło. System. Safari. Moja PDF OCRX Communicate Setting. Client text. Zaznaczony. Convert. Dobra. Nie kliknąłem. Piecyk z Braillem drugi TXT. Mamy teraz. Gorąca powierzchnia. Gorąca powierzchnia. Nie dotykać. Nie dotykać. I taki napis mamy Braillem na piecu, więc to taki właśnie powiedziałem mem, a tak naprawdę jest to zwykła informacja na piecu. Dobra, zamykam to i teraz chciałem wam pokazać jeszcze inny sposób rozpoznawania skanów. Ja w tym momencie przełączam się na Findera mojego i tutaj mamy te same pliki. Piecyk z Braillem JP, ulotka pierwszy, ulotka drugi, PDF, zaświadczenie lekarskie, PDF, ulotka, piecyk z Braillem, fragment książki, PDF. I tu mam fragment książki, po prostu otworzyłem książkę na środku, cyknąłem fotkę i zobaczmy, jaki tam się tekst znajduje, tylko że teraz nie wczytuję tego pliku z poziomu dokumentu, tylko wybieram sobie menu kontekstowe, Shift Voice over M. Otwórz. Otwórz w aplikacji. Wybieram system, otwórz w aplikacji. I z listy wybieram sobie. Gdzie to mam? O. Klikam. Automatycznie dokument otwiera mi się w programie. Ja oczywiście muszę kliknąć znowu konwert, więc skaczę sobie na koniec na prawo. Klikam w konwert. I zobaczmy, jak mi ten fragment książki aplikacja rozpozna. Text edit, fragment książki 6 TXT, okno. I zobaczmy. 25, świta. Świta, to nie wiem, rozdział chyba. Nowy wiersz, przy drzwiach pokoju ze sprzętem wideo i usta. Szereg monitory zgasły, pociemniały też dziesiątki różnokolorowych diod. Powrócił do konsoli sterowania i zaczął gromadzić płyty, dyskietki oraz zwoje taśmy filmowej. Wynik jego całodniowej pracy. Błędnie zapisany. Charakteryzo. Kropka. Wał się takim samym chaosem jak 100 z dyskietek, które właśnie trzymał. Ktoś zastukał. Do środka nie można się. To była książka, która wiecie, no... Była otwarta, więc te naturalne krzywizny książki nie była idealnie otwarta na płask, stąd te błędy przy końcach linii, ale
radzi sobie po mojemu całkiem nieźle, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę cenę tej aplikacji. Po pierwsze, jeśli potrzebujecie tylko dowiedzieć się, co jest w danym dokumencie, rozpoznać pierwszą stronę, nie ma najmniejszego problemu, ściągacie, instalujecie aplikację za darmo. Link znajdziecie oczywiście w opisie tego nagrania i na mojej szufladzie, to po pierwsze. Po drugie, gdybyście chcieli korzystać z tej aplikacji i skanować duże dokumenty, to za tą aplikację płacicie 150 zł i to jest aplikacja w tym momencie przynajmniej do kupienia na zawsze za 150 zł. Możecie też zdecydować się na model subskrypcyjny co roku. W tym momencie nie pamiętam, ile to kosztuje, ale jest to do sprawdzenia w momencie, gdy będziecie się decydować. Z tego, co patrzyłem, domyślnie z App Store można pobrać sobie wersję tą raz płatną za 149 zł dokładnie w tym momencie. Więc gdybyście byli zainteresowani, no to śmiało, oczywiście wcześniej możecie sobie tą aplikację przetestować. Jak widzicie, działa całkiem fajnie, jest mega prosta. Oczywiście można też sobie ustawić skróty klawiszowe. O tym kiedyś pisałem też w mojej szufladzie. Ja tak mam skonfigurowanego Fine Readera, że po prostu na pliku graficznym naciskam skrót klawiszowy i ten dokument jest rozpoznawany. Tak samo można sobie ustawić z tą aplikacją PDF OCR. Tak więc zachęcam Was do zabawy, bo jest to kolejne bardzo fajne rozwiązanie, które może ułatwić nam życie, a przy tym jest ono dość tanie. Gdybyście mieli oczywiście jakieś pytania do mnie związane z tym lub innymi odcinkami vlogów, śmiało piszcie w komentarzu, czy pod tym nagraniem, czy na mojej szufladzie. Jak tylko będę znał odpowiedzi, to chętnie na te pytania odpowiem. A na dzisiaj już bardzo Wam dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.